Witam widzów bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i dzisiaj oczywiście 14 luty, czyli otwieramy sobie walentynkową skrzynkę na CSGO skinsie. 12,50 kosztuje na taką skrzynkę, więc zdecydowałem, że otworzę dzisiaj nie 100, a 200 takich skrzynek. Wydam na to 2,5 tysiąca złotych, więc mam nadzieję, że coś mi się uda fajnego sypnąć, znaczy wydropić, tak? Sypnąć to ja mogę skina dla widza, a jak chcesz wygrać jakieś skina na walentynki, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, napisz w komentarzu, czy spędzasz walentynki samemu, czy może ze swoją drugą połówką. Moja druga połówka właśnie się chłodzi. Oczywiście dołącz na Discorda i użyj kodu CROXI na CSGO skinsie. Jak jesteś są pełnoletnim, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz doładuj i wpisujesz oczywiście tutaj kod CROXI przez 2x 10%. Daje się do każdej wpłaty kodu, możesz odżywać oczywiście do woli. Możesz sobie sprezentować jakiegoś ładnego skinka na walentynki, tak? Jak jest rzeczywiście osobą pełnoletnią. No i oczywiście udostępni film. A my lecimy pierw z Battle.com, bo oj. Trzeba wydać pieniądze, których mamy nadmiar. No DMG tutaj widzę, nie pierdzieli się w tańcu dzisiaj. Underdog, czyli wygrywa oczywiście osoba, która ma najmniej 56 zł. Pierwsze otwarcie dla nas, bardzo ładnie. Tych gloczek za 56 zł. Okej, też nie ma tragedii, 112 zł na naszym koncie, 150 ma druga osoba. No ten digielek, no troszkę niestety nam tutaj podbije. No ale mam nadzieję, że Adi tutaj coś wydropi, co na podbije mu tak znacząco wartość tych jego skinów. No ta wupa hiperbestia, 116 zł. Ostatnie 4 skrzynki zostały. Setka przewagi. Okej. No jeszcze coś tu musi mu sypnąć, żebyśmy jakkolwiek myśleli, żeby wrócić do tej bitwy. Tak musiałem w ogóle przez chwilę się zastanowić, czy wtedy ten... Czy nie braknie mi wtedy na skrzynkę? No ale 2,5 tysiąca potrzebuję, tak. No! Naprawdę? Ej, czy ja przegram w ostatniej skrzynce, czy mi się wydawało? Bo tak w sumie, kurczę, do końca nie spojrzałem. No dobra, jak to się mówi, raz się przegrywa, tak? Co my możemy otworzyć? Możemy otworzyć skrzynię Anarchia za 250 zł. Zobaczmy, co nam się uda z niej wydropić. Jest jakaś siemeczka, player. Tu trafiamy za 123 zł. Możemy zakręcić tą skrzynką jeszcze raz. Wtedy nam zostanie stówka do wydania. No i to, co trafimy z tej skrzynki. No mamy rękawice. Więc to będzie z 300 zł co najmniej. 360. No bardzo ładnie. Dlatego myślę, że można stworzyć batelkę na ile? No 458 zł wtedy byśmy musieli wydać, żeby nam zostało idealnie na te skrzynki. Czekajcie, mam tutaj tak, weźmy, rzucimy faktycznie tą skrzynkę i 58 zł wtedy jeszcze. No to nie będzie G2A. No i 8 możemy jeszcze dorzucić. To na przykład dorzucimy, no jest promocja, to tą skrzyneczkę sobie dorzucę. I coś takiego. I zróbmy to na 4 osoby. Tryb normalny, nie będziemy się w underdogi póki co bawić. Dwa. W sensie spojrzałem, że 2 sekundy są i... Tak się zaciąłem, ale to ja czasem tak mam, tak? Nie zwracaj na to uwagi. Bot Rosso, bot Alex i bot Adrian. Zobaczmy, 5 skrzynek. Pierwsze otwarcie, dla kogo tutaj będzie? Te M-ki Printstream. Znaczy Printstream, player tu, przepraszam, tak już z tymi Printstreamami się... Ej, patrz to w ogóle. Ale tu hiperbestia, 267. No kurczę, ta upa. No i mamy to póki co. Zobaczmy dalej. Kolejne otwarcie tutaj. No ta M-ka będzie ciut lepsza tutaj. No niestety. 67 zł to 22. No i ostatnia skrzynia. No tu by musiał coś naprawdę polecieć grubego, żeby... Ajajajajaj! 1500 zł. No było blisko. Ale mamy w tym momencie 2500 zł. Czyli mamy idealnie na 200 skrzynek walentynkowych. Zobacz, wydajemy 2,5 tysiąca w tym razem. Wszystkie te skiny zostawiam i potem sobie zobaczymy, jaka jest wartość ogólna tych wszystkich naszych wydropionych skinów. Bo jak otwierałem skrzynkę tamtą limitowaną 100 razy, to właśnie dopiero potem się kapłem, że kurczę, mogłem w sumie zostawiać te skiny i potem sobie porównać wartość tych wszystkich skinów i to, co wydaliśmy na cały opening. Więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Teraz już jakby z takim podliczeniem na bieżąco, no bo wystarczy, że będziemy sobie w ekwipunek i zobaczymy, ile są warte nasze skiny, tak? 23 zł, 50, 25, w ogóle zobaczmy, co my tu mamy tak naprawdę w
tej skrzyni, no tej główne skrzypce, że tak powiem, no to grają te rękawice, no i gra ta kosa, ten Good Knife, no tutaj nawet, no te rękawice są droższe, 0,016% na kosę 0,01, więc no te rękawice delikatnie większa szansa mimo wszystko jest, są droższe i większa szansa jest, no okej. Zobacz, co my tutaj wyciągniemy z tej skrzynki. No Neon Rider też w sumie jest ten, ale to jest, wiesz, taki rozstrzał, wiesz, no Neon Rider za max... Czekaj, co? 2000 zł kosztuje Factorium chyba wtedy na to wychodzi, tak? Ej, wow, tego bym się nie spodziewał szczerze. No ale nawet, no 127 zł w najgorszym wypadku do 650 i do 1000, no to wiesz, to takie porównanie. No tak średnio, no to jest kilka tak naprawdę półek wyżej, nie? Więc takiego kałacha, no nawet jak poleci, to nie ma się jakoś co cieszyć, mimo że na kałacha jest tyle samo procent, co na rękawice, to widzisz? No, okej, okay, w porządku. 39 zł z tego otwarcia, 63. No czasami coś tam leci z tej skrzynki, no ale też niezbyt często. Jedno takie otwarcie w ogóle 37 zł kosztuje, a wydaje mi się, że dosyć często tutaj mimo wszystko było powyżej tej kwoty, więc no zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, jak ta skrzynka walentynkowa tutaj się popisze. Zobaczmy dalej, 63 zł, no to jest znowu profit, tak? 3 na raz skrzyneczki, 37,50, jedna 12,50, to też nie jest jakoś dużo, no jak masz większy budżet, no to możesz sobie to wydać na inne skrzynki, tak? No ja zazwyczaj otwieram, no troszkę droższe skrzynki, no ale że jest taka, że tak powiem, okazja, żeby otworzyć sobie skrzynkę walentynkową, limitowaną, no to ja jestem prosty chłopak, jak ja widzę możliwość tworzenia czegoś nowego, no to to robię, tak? I generalnie, aha, okej, no to po prostu na dwie, no i patrzcie, no i idealnie, zostało nam złoty 10. Czyli tyle, ile powinno, no z całej kwiponek 2000 zł kosztuje, więc jesteśmy 500 na minus z tego całego przedsięwzięcia. Dlatego zróbmy tak, że nie będę wydawał tego dalej na tą skrzynkę, tylko po prostu w tej cenie sobie zrobimy bitwę. No na przykład na... Co można było tu wrzucić? No na przykład skrzynkę taką. Skrzynkę taką, chociaż nie, bo... No... Dorzucimy może dwie takie. No nie, no to wtedy i tak mi nie starczy na tą skrzynkę. Dobra, robimy coś takiego. YOLO. 2000 zł. 3. 3 osoby stare. 3 osoby. No i zobaczmy, może tutaj DNG jeszcze jest na stronie. Może się tutaj, że tak powiem, podkusi dobić do mnie, do tej bitewki. No jak nie, to wrzucamy. Kogo wrzucamy? Adiego wrzucamy. I wrzućmy. Może teraz Alexa? Niech będzie. Zobacz. Skrzynka Royal. 600 zł. Dalej jest na nią promocja. No i zaczynamy z wysokiego C, ale myślałem szczerze, że z 1300 zł będzie kosztować ta kosa. Build test. No okej, okay, no niech będzie. Zobaczmy dalej. 121. No i ostatnia skrzynka. No od niej wszystko zależy. To jest chyba GG niestety. No właśnie. 3300. No cóż, no. Przynajmniej nie zostałem z niczym, tak? No. Może nie mam fajnych skinów na walentynki. No ale tak jak powiedziałem, moja druga połówka chłodzi się w lodówce. Dzięki za oglądanie. Daj znać oczywiście w komentarzu, czy jak właściwie spędzasz walentynki. Ja się z wami żegnam, zostaw łapę, kodzik, Kroxy dla osób pełnoletnich. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemano.